atmosfera niespokojna, bo niedługo potem wojna rozpętała się i siła wroga zbiła Radziwiła. Nie ostało nawet wioski, rzekł raz pan Wołodyjowski. Żal takowe wieści nieść, jednak pierwszy ową wieść, przekazując raz przyjadle, rzekł, że wojska na przepadłe poszły w bój i pogrążone, pokonane, strzezły one. Sytuacja ta zdziwiła, bardzo mocno Radziwiła, na ratunek im nie zdążył. Wkrótce wojska sam pogrążył. Miast rozwinąć chluby wstęgeł, dostał z bata krwistą pręgiel. Nie ma tutaj żadnych jaj, wróg pogrążył cały kraj. Nie powiedział jednak jemu, czyli Wołodyjowskiemu, żaden człek marnego słowa, bowiem Michał, choć próbował, też się nie mógł bronić wiecznie, mimo że się bił walecznie. Znane jego doświadczenie, wszyscy chwalą pod niebiosa, a że szablą się od ciosa jako nikt uchronić umie, zatem nie legł jeszcze w trumnie. Po kompanu w jego minach można zwiedzieć się o czynach, o odwadze jego znanej wśród żołnierzy wychwalanej. Od narzekań i stagnacji bliscy byli rezygnacji. Wkrótce też, jak na skinienie, pospolite niechruszenie mocnych wojów z szablą w dłoni, kraj od wroga wraz obroni. Naruszenie niechaj zdąży, mości panic imć chorąży. Wierny słowy od rodzica był ambicją dla Kmicica, obiekt w ciele pewnej damy, testamentem ślubowany. Owo było takąż wolą. Niechaj Andrzej z wnuczką Olą obyczaju stanowieniem zamknie sprawę zaślubieniem. Na nich bowiem właśnie padło, aby uczynili stadło. Jeśli tak nie uczynicie, niechaj panna wnet w habicie przeznaczeniu nie uciecze i natychmiast go oblecze. Gdyby Andrzej nie był w stanie, niechaj wówczas żadne dranie jej nie dotkną, bowiem ona Kmicicowi przyrzeczona. Dziadek, kończąc swój testament, dodał jeszcze tylko: jament! Zasiał wspomnieć trzeba słowem, że chorąży gdzieś pod szkłowem z swą chorągwią bitnie stawał i wrogowi opór dawał. Z walk tych wielce tam zasłynął, potem jednak gdzieś zaginął. W gnieździe poszło zarządzenie o Andrzeja odszukanie. Niech natychmiast w domu stanie! Więc posłano po to onych ludzi wielce doświadczonych. W kraju zaś ruszenie wielkie przywodziło rody wszelkie. Na wezwanie Kazimierza lud się ruszył do oręża, od młodzieńca aż do męża. A pan Michał, poraniony, rękę nieco w boju skruszył, siłą rzeczy poskromiony, na wyprawę nie wyruszył.